Witam z tej strony Miłar, z jasnej strony mocy. Moim dzisiejszym gościem jest pan Zdzisław Oszczęda, producent wody plazmowanej Nantes. Dzisiaj się znajdujemy na festiwalu kultury zdrowia, pełnia zdrowia bez leków, bo też właśnie taką ideę promuje pan Zdzisław, czyli pełnia zdrowia i bez leków, z wodą plazmowaną. Dzień dobry panie Zdzisławie. Witam panie Miłosze. Witam. Co nowego słychać w firmie Nantes? Cały czas to samo. Idziemy w kierunku zdrowia ludzi. Poszerzamy jak gdyby panel naszej wiedzy i poszerzamy wiedzę ludzi na temat własnego zdrowia. Kumulujemy się teraz na enzymach trawiennych, na grupach krwi. Chcemy douczyć ludzi, jak ważne jest ich pochodzenie. Czyli jeżeli mam jakąś grupę krwi, to wynika ona z naszego genotypu, z naszych predyspozycji dobrych lub złych. I szacunek, który okażemy naszemu pochodzeniu, będzie w tym momencie procentowo w naszym zdrowiu. Bo jeżeli jestem stworzony do jedzenia mięsa, to niekoniecznie metabolizuję roślinki. Tak samo jak wegetarianin niekoniecznie metabolizuje mięso. I jak poznamy te właśnie swoje pochodzenie, to będzie nam łatwiej zachować zdrowie. Nie chodzi o to, żeby ludzi leczyć. Chodzi o to, żeby oni nie chorowali. A woda dalej działa tak samo dobrze jak i wcześniej. Detoksykuje, oczyszcza organizm, pomaga błonom komórkowym funkcjonować prawidłowo. Więc rozwijamy temat. Może ktoś pierwszy raz ogląda na temat wody plazmowanej. Czym jest ta woda, jak ona działa na nas i dlaczego warto ją pić? No tu szczególnie teraz zapraszam do współpracy dietetyków, naturopatów, zielarzy, wszystkich ludzi, którzy zajmują się zdrowym stylem życia. Bo wspomagam wtedy to ich leczenie, wspomagam to ich działanie w kierunku zdrowia. Także zapraszam, korzystając z okazji, jeżeli ktoś z Państwa chce uprawiać ten zawód lub uprawia, do kontaktu ze mną, to pan Miłar już wszystkie namiary poda. A jak pan zachęci właśnie kogoś do kupienia tej wody plazmowanej, bo może ona się wydawać, że ona jest droga, ale dlaczego warto właśnie zainwestować? Nie pijemy tej wody na okrągło. To jest woda, która czyści błony komórkowe, która udrażnia nam przepływ do organizmu, która pozwala, że minerały czy witaminy lepiej się wchłaniają, bo oczyszcza pan organizm. Piją się szklankę dziennie, więc taki karnisterek 5-litrowy wystarcza na miesiąc. Jeżeli ktoś jest zdrowy, to raz na 3 miesiące, raz na pół roku taką może sobie zafundować taką terapię. Jeżeli ktoś jest chory, no to już wymaga to innego zastosowania, ale myślę, że to wtedy jakiś kontakt, taki bezpośredni do mnie pomoże w tej sytuacji. Tak, ta woda plazmowana ma takie właściwości, że przenika barierę krew-mózg i pomaga dzieciom, które mają autyzm, które trudny też temat, mają takie opinie trudny temat, matek. Ma pan rację, ale pomaga tam, gdzie autyzm wystąpił na przykład po jakichś szczepieniach, przy jakichś NOP-ach. Tam, gdzie coś, zewnętrzny czynnik zadziałał, że się te neurony wyłączyły. Bo wtedy woda przywraca połączenie, robi coś takiego, że utlenia metale, zamieniając je w tlenki. Tlenek jest biologicznie już obojętny. No nie pomogę osobie, która ma już genetycznie tak zmodyfikowany umysł i trwa to wiele lat. To jest działanie, powiedzmy, doraźne, gdzie z czynnikiem powodującym było na przykład szczepienie, czy jakieś zatrucie metalami. Tak, też właśnie dzwonią ludzie, którym wykryto właśnie nowotwór i się pytają, czy ta woda pomoże im w walce z tym nowotworem. Pomoże, ale pod warunkiem również, że zmienią swój styl życia, bo nowotwór nie zaraził się pan ode mnie, ani ja od pana. Tak, hoduje się. Sobie wyćwiczyliśmy organizm, wyhodowaliśmy, nie mając szacunku do samego siebie. Stres, zanieczyszczenie środowiska, trzeba zdefiniować, kim jestem, co robię i jak funkcjonuje i zrobić sobie rachunek sumienia. Wtedy pomoc jest szybka i łatwa. Jeżeli będziemy działać przeciwko własnej naturze, nie będzie to ani łatwe, ani proste. A przez ten czas, jak się ostatnio spotkaliśmy, to jakieś właśnie nowe doświadczenia pan od klientów ma, z którymi mógłby się pan tutaj właśnie
no, z nami tutaj. Panie Miłarze, nie mogę mówić o leczeniu, nie jestem lekarzem. Nie chcę mnie pan sadzić do kryminału. Nie, ale opinie, świadectwo ludzi, opinie ludzi, jak oni, jak na nich oddziałuje. No, opinie są takie, że ludzie wycofują się te zmiany chorobowe. Ale proszę pamiętać o tym, że woda nie jest lekarstwem. Tak jest. Definicje, które są krążą w świecie i w nauce, wykluczają wodę jako terapię, taką przeciwnowotworową. Przecież jest to nieprawda, bo kąpieliska się tym chwalą, no? Że będąc w Rabce czy w innym uzdrowisku zapobiegasz nowotworom. W jaki sposób jest to prawda do momentu, w którym ta woda wymienia się w komórkach i usuwa te zmiany, które już nastąpiły. Dlatego są te modne wody i kąpiele, że one wymieniają wodę w organizmie. Ale kto jeździ do uzdrowisk, to trzeba mieć ten pobyt 3-tygodniowy, 4-tygodniowy i jeżdżą już tylko emeryci, tak? A nie ludzie, którym można byłoby już wcześniej pomóc. Tak. Tu właśnie za nami jest taki karton z wodą plazmowaną. Tak wygląda. Tu ona ma tutaj 5 litrów. Tu się dozuje i się pije 200 ml dziennie. Najlepiej z rana na czczo. Tak. Taka woda plazmowana starsza na około 20 dni. Już po tygodniu albo po kilku dniach nawet już czuć, że ta woda na nas już wpływa, bo na przykład tak jak w moim przypadku było, że no, czułem się też czasami osłabiony po niej, bo te toksyny różne krążyły, trzeba czasu, żeby one się wydaliły z organizmu, a potem już nabieramy coraz więcej mocy, można powiedzieć. No to świetnym przykładem jest wywiad z Jackiem Czechem na naszym kanale w zakładce wideo. Jest paraolimpijczyk, mistrz Europy, który pije tą moją wodę i jakie osiąga wyniki. Czyli polepsza mu się wydolność oddechowa, polepsza mu się jakość krwi. Dla wyczynu jest to naturalny doping. Ale no, musimy rozróżnić, co do czego ma służyć. Czy leczymy, czy stwarzamy jakiś doping. No, w każdym razie zastosowań jest mnóstwo. Tak, bardzo dobre jest dla sportowców, na przykład Sanjaya, ultramaratonczyk. Też pije tą wodę plazmowaną, bardzo chwali, zwiększa się wydolność, oczyszczanie organizmu, regeneracja też przede wszystkim tak, po dużym wysiłku. Lepsze krążenie, rzadsza krew, lepsza wymiana tlenu w komórkach i głównie dotlenienie komórek, bo wydolność, kiedy pan traci energię, to traci pan również tlen. Dotlenienie komórki, nawilżenie komórki to jest podstawa zdrowia, czy do wyczynu, czy do leczenia. Tak, tą wodę plazmowaną również polecają różni lekarze, na przykład pan dr Hubert Czerniak też o tym wspomina. Przy chorobach nowotworowych sama plazmowana woda jest lekiem przeciwnowotworowym, przeciwbiałaczkom i innym guzom. Tak, ale doktor jest przeciwnikiem systemu, system też go sponiewierał, więc to trzeba mieć otwarty umysł, bo niektórzy ludzie są tak nastawieni na medycynę i na farmację, że nic do nich nie dociera. Więc to jest temat dla ludzi mądrych. No tak, teraz też żyjemy w takich, można powiedzieć, trudnych czasach, jeśli chodzi o budowanie sobie zdrowia, no bo ten system psuje nam zdrowie i zarabia na nas. I nic się nie zmieni od czasu faraonów. Musi tą piramidę pan zbudować. Pana krwawicą, pana potem i pana wysiłkiem, a wszyscy inni z tego żyją. Niech pan zobaczy. To ta wiedza jest od pokoleń, od wieku, od Biblii. Przekonwertowana, tylko zmienia się sceneria. Nie? Tak jest. A mądrość ludzi niestety nie. Czyli warto zadbać o swoją świadomość, bo wraz ze wzrostem świadomości rośnie nam też zdrowie, jakość życia. Pana kanał no, robi dobrą robotę, może ci pana wszyscy słuchacze są bardziej otwarci niż inni, więc życzę sukcesu i zapraszam tak na nasze strony. My również życzymy sukcesu, panie Zdzisławie, dziękujemy za współpracę i za taki świetny produkt, dzięki którym ludzie mogą polepszyć sobie zdrowie. Jeszcze raz. Do zobaczenia. Hej, hej. To, co mnie zafascynowało, to właśnie woda. Dlaczego? Bo my się składamy z wody. Dlaczego? Że chorujemy, kiedy nasze błony komórkowe są zamknięte. Błona komórkowa to powiedzmy takie sito, które przepuszcza lub nie przepuszcza do tkanek substancji odżywczej, która wchodzi i wychodzi z błony, ma posprzątać. Ale jeżeli te błony zesztywniały, zarosły,
to nie jesteście w stanie wprowadzić nic do organizmu skutecznie. Bierzecie witaminki, pijecie witaminki, robisz suplementy, 10% może zadziała, a reszta to wydane pieniądze. Macie doprowadzić organizm do pewnej, to się hemostaza nazywa, czyli wziął organizm wodę, posprzątał w tkankach i wydali. Im jesteśmy starsi, im więcej się dzieje w świecie, rolnictwa, chemii, tym wy łykacie więcej trucizny. To kompensacja, że czegoś organizm nie dostaje, bo zablokował sobie ten kanał. Organizm mózg jest komputerem, superkomputerem. Szuka, z którego organizmu coś zabrać. Więc nie dostanę stąd, to zabieram na przykład z kości. Niedowodnienie najczęściej wynika z sytuacji, że źle pijemy wodę, a jak źle pijemy wodę, to tracimy wapń w kościach. I to pokazuje również biorozmianizm. Prosty mechanizm, łatwo zobaczyć, kiedy się zaczyna stoporoza. Pierwszy punkt to niedowodnienie. Później niedobory pierwiastków. Ale te pierwiastki nie są w stanie wniknąć do waszych tkanek, bo was nie puszcza właśnie to sito. I co robi woda? Tu macie obrazki wody przed. Powiedzmy sobie, że jest to woda z Katowic, tutaj z Śląska, Górnego Śląska, Dolnego Śląska. Jakakolwiek by nie była, przejście przez reaktor plazmy powoduje wzbudzenie wibracji i dodanie energii. Czyli te wiązania H2O, dwa wodory, jeden tlen, zaczynają drgać, dostają energię i się rozłączają. Rozłączają te wiązania do takiej postaci, jak tam widzicie. Fizyka. Żadna chemia, żadne czary. Fizyka. Woda energetyczna jest wtedy, kiedy ma właśnie energię. Kiedy tą wodą nawilżycie tkanki i dostarczy energii do mitochondriów. Jak woda straci tą energię, przestanie drgać, to jak klocki magnetyczne Lego, przyciągają się do siebie. Tworzą kratery. I taką wodą trudno jest nawilżyć komórki, jak ma duże wiązania. W tym momencie ta sytuacja doprowadziła do tego, że jeżeli badaliśmy raka jelita grubego, białaczki, to te komórki się szybko rozpadały, dlatego że ten tlen, który się zbudzi, ma wartość utleniającą. To się nazywa tlen singletowy. Czyścicie się. I to jest podstawa. Nie chcecie chorować? No to się oczyście. Nie mówią rolnicy, że nie są ekologiczne i polskie jedzenie super. Bzdura. Tyle chemii, ile idzie. Tak jak się rolnictwo sprzedało Unii Europejskiej, kiedy wchodziły tanie nawozy, tanie ciągniki, wszyscy się nachapali, teraz płaczą, że im się zabiera rynek. Ale nie, proszę mi wierzyć. Przebadałem, sam mieszkam na wsi, wiem jak to wygląda. Nie ma ekologicznych rolników. No chyba, że pan Miłar dziabie tam motyczką na paru hektarach. Gratuluję. Bierzecie sobie miernik, idziecie do takiego Kauflandu czy do tego. Tam nie ma złej takiej żywności. Tam jest żywność niedowartościowana. Szybko rośnie, nie ma czasu wyciągnąć ziemi pierwiastków, nie ma krzemu, bo za szybko rośnie, bo są nawozy. Ale wbrew pozorom, ten rolnik na rynku to katastrofa, bo on chce dorównać swoimi produktami i cenowo, i więc sypie tego. Bierzecie przyrząd i azotanów, azotynów jest tam tyle. Rolnik pokazuje piękną dynię, czy piękne pomidory, duże przerośnięte. Z czego? Nie ma czegoś takiego. Jak mi ktoś mówi, że ma ekologiczne gospodarstwo, a ma 20 hektarów, to co, z haczką tam pojechał? Wyhakał? Nie. Idzie chemia. Więc musicie się zastanowić i pomyśleć sobie, co zrobić i jak się zaopatrzyć, żeby maksymalnie wyeliminować tą truciznę. Ja sugeruję, każdy, nawet mieszkając w mieście, można mieć cebulki jakieś na doniczkach, na balkonach. Nie kontrolować to, co spożywacie. Nie jesteście w stanie? To taka woda czyści wam błonę komórkową. Czyli pijecie szklankę dziennie, krew się robi rzadka. I czyszcząc swoją błonę komórkową, rozrzedzając krew,
doprowadzacie do stanu, w którym lepiej się wszystko wchłania. Więc punkt pierwszy. Woda to detoks. Nie można jej pić za dużo. Szklanka dziennie. To jest średnia norma. Na 80 do 100 kWh. Dziecko mniej, ktoś o większej wadze więcej. To jest wymiana. Czyszczenie tego sita. Wyrzucanie tej mąki z tych oczek. I wtedy błona zaczyna pracować. Dlaczego ludzie nagle w ciągu paru dni lepiej się czują i zdrowieją? Bo dostali substancje odżywcze, to które były teraz nieosiągalne przez te błonę kołka. Ale jak wypijecie za dużo, rozrzedzicie krew tak bardzo, że serce nie wie, że wy kombinujecie z krwią i krew nagle się zrobiła rzadka. I serce bije normalnie. I nagle ból głowy. Boli głowa, czy jest za niskie ciśnienie, czy jest za wysokie ciśnienie. Objaw jest ten sam. Ból głowy. Nie można tego robić szybko. Rak jelita grubego. Miałem takiego profesora, który był szefem kliniki we Wrocławiu i mówi: panie Sławie, po tej pana wodzie nowotwór się rozrósł. Robiliśmy pacjenta, przygotowaliśmy pacjenta z zabiegu, zdiagnozowaliśmy, miał nowotwór 3 cm na jelicie grubym. Po pana wodzie rozrósł się na 12. Ja mówię: dobrze, to teraz niech się pan zastanowi. Jak by pan przebiegał operację? Wycina pan te 3 cm, margines z jednej, margines z drugiej, czyli wytnie pan 7, tak? No 7, 8. No, a teraz pan mówi, że ma 12. Te komórki były w jelicie. Ona się zamanifestowała. Nie rozrósł się nowotwór, tylko woda weszła w komórki, które były do tej pory niedostępne. Ta woda wysyciła komórki. I te komórki nowotworowe nagle mówią: jestem tu, halo, no jak chcesz mnie wyciąć, to nie wycinasz 7, tylko 12 plus 2, 12 plus 2. Na tym polega myk. Woda nie rozszerza nowotworu. Woda wchodzi w komórki i manifestuje: halo, jestem tutaj, komóreczko. Tak działa nanowodór. Więc jeżeli będziecie państwo ją stosować i spróbujecie na przykład polecić swoim pacjentom, to uprzedźcie, że tego nie wolno za dużo, żeby nie było za szybko. Inny przykład. Gość mówi: każdy jak usłyszy nowotwór, to wpada w panikę i już umiera. Nie, nie umiera się z nowotworu szybko. Umiera się na skutek złych terapii. Można z tym żyć, tylko trzeba mieć czas na wymianę komórek. Jak któraś komórka, wyobraźcie sobie, że gust na żołądku czy na jelicie zaczyna pękać, bo woda się wysączyła, nasączyła, tlen jest redukujący i wypala komórkę, to co się wtedy dzieje? Robi się przepoka. I nagle, jak na jelicie, to główienko w lewo i w prawo. Jak w żołądku, treść pokarmowa też wysączy. Nie wolno niczego robić za szybko. To musi być czas na odbudowę komórki. Czyli jedna się rozpada, a druga się mnoży. Ale mnoży się i replikuje zdrowa. Nie chora. Dlatego nie jestem zwolennikiem terapii takich bardzo szybkich, tylko powoli. Szybkie działanie nie zawsze jest skuteczne, bo się coś za szybko dzieje. Dlatego jestem zwolennikiem wody, dlatego że ona działa w miarę powoli. A taki sam efekt, tylko czas. Jak będziecie mieli w rodzinie takie przypadki, nie wpadajcie w panikę, że was nowotwór w tydzień zabije. Ludzie żyją z nowotworem, nie wiedząc nawet, że go mają. Przypadkowo dowiadują się i wtedy jest panika. Woda w swojej strukturze to H2O. Dwa atomy wodoru. Jak straci energię, przyciąga to dużą częstotliwość i tworzą się gigaklastry, duże klastry. Do momentu, w którym jest energia w wodzie, to ona funkcjonuje. Nie ma energii, to jest martwa woda. To ta baśń, żywa woda martwa. Działa nasza plazma, uderzamy, dodajemy do wody energii, czyli wiązania drgają i ona się rozpada z powrotem do takiej postaci. I tak będzie trzymała się w tej postaci, dopóki ma energię. Możemy stracić w różny sposób. My w swoich badaniach już wiemy, że możemy doprowadzić wodę, która drga symetrycznie, czyli równo, lub niesymetrycznie. Każda ma inne działanie. To jest praca, która powstała w 2017 roku
to był przełom. Od 2007 roku, jak robiłem te badania na własną rękę i odkrycia, to było pełzanie przez czołganie. Płacenie różnym uczelniom bez efektu, bo każda się zajmuje czymś innym. Każda mówi, ja umiem to, a ty umiem to. I trafiłem wreszcie na spotkanie z profesorem Tomasikiem. Gość skromny, mieszka w Krakowie, światowy guru. I on mi to ogarnął, mówi, panie sobie, to jest tak rewelacyjne, że proszę bardzo, Gdańsk nam zrobi to, Gdańsk, bo panie profesorze, ale ja nie mam tyle kasy, żeby to zrobił, bo takie badania to są miliony. On mówi, nie, no ale tam jest mój wychowanek. To są jego wychowankowie. Badania zrobiliśmy w pół roku. Publikacja powstała parę miesięcy. Tą publikację na świecie cytuje się w wielu czasopismach. Codziennie dostaję zaproszenie na konferencję, na wyjazdy do Tokio, do Paryża, do gdzieś tam cały świat, tylko dlatego, że te prace są tak publikowane. Bo ciągle tam jest, Nantes jest oszczędny. Tych prac mamy już ze 30 publikacji. Nauka się cieszy. Robią cały czas jakieś eksperymenty. Ostatnio na kropkach kwantowych Kraków robił profesor Hachetra. Bo jeżeli nawet jest coś nano, to on się bardzo łatwo agreguje. Tak jak kropki kwantowe, grafen też się bardzo szybko agreguje. W naszej wodzie jest stabilizacja, bo te wiązania wodorowe trzymają. I to jest właśnie profesor Tomasik, który powiedział, że niszczymy makrostruktury wody, czyli rozpada się ta duża woda. Klatraty, w których możemy zamknąć tlen lub zostawić jako cząsteczkę tlenu. Może być wektorem wydajnym dla żywych komórek. I teraz tak, ktoś bierze tą wodę i miesza sobie suplementy. Zarypiście, bo one się lepiej będą wchłaniać. Ale to nie jest już woda. To już jest rozpuszczony suplement. Czyli jeżeli ktoś pije wodę czystą, to tak działa, jak ja mówiłem. Ale jeżeli ktoś rozpuści sobie witaminę C, magnez, to jest już roztwór magnezu albo witamin C. To nie jest już ta woda. Lepiej się wchłania, ale już nie ma tego działania. Więc jeżeli mówimy o detoksie i oczyszczaniu, to sama woda. A jeżeli mówimy o suplementowaniu i przyswajaniu witamin, to już jest inne działanie. Czy to jest zrozumiałe? Roślinki rosną jak oszalałe. Nie rosną giganty, tylko każde ziarno wyrasta. Nie ma tak, że jak genetycznie coś zmodyfikujemy, to nam to urośnie. Cały czas chodziło o to, że zwykłą podlewanie wodą, to macie parę kiełek, naszą wodą tyle. Każde ziarnko wyrasta. Nie idzie specjalnie jakiś rozwój genetyczny, tylko że każdy. Można tam stymulować, na przykład jeżeli mam rośliny motylkowe. Motylkowe rośliny lubią azot. Więc jeżeli rosną lepiej na tej wodzie, bo azot mi się lepiej przyswaja przez liście. I na przykład eksperymenty robiliśmy na konopiach. Legalne. Konopia potraktowana azotem rozkłada się, robi się szeroko. Dwutlenkiem węgla rośnie do góry. Każde zadziałanie powinno być dobrane do okoliczności, czyli jeżeli chcemy coś hodować i mieć z tego jakąś wydajną sytuację, to możemy tak iść. Woda plazmowana Nantes ma działania oczyszczające organizm. Skuteczność wody plazmowanej Nantes z podwyższoną zawartością tlenu singletowego potwierdzają badania naukowe. Zalety wody plazmowanej: oczyszcza organizm, wspomaga detoks, poprawia krążenie, pomaga usunąć komórki nowotworowe, pomaga dzieciom z autyzmem, wspiera układ odpornościowy. Nasze wieloletnie doświadczenie, opinie naszych klientów potwierdza to. Mamy bardzo wiele pozytywnych opinii na temat skuteczności wody plazmowanej. Cechą wody plazmowanej jest to, że posiada nanocząsteczki, które z łatwością przenikają do komórek, wspomagając ich pracę. Woda plazmowana rozrzedza i oczyszcza krew. Opakowanie 5 litrów z 295 zł przecenione na 236 zł. Pijąc dziennie 200 ml możemy spodziewać się pozytywnych efektów. Woda plazmowana polecana jest również dla sportowców. Poprawia wytrzymałość. Woda plazmowana dodaje mocy. A w życiu liczy się zdrowie i moc.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wodaplazmowana.pl. Dobrze zacząć dzień od szklanki wody, a najlepiej wody plazmowanej.